no, czas po prostu wyjaśnić rachunki na odpowiednim poziomie i pożegnać go tak, jak sobie na to zasłużył. No właśnie, a czy cenisz na przykład też jego tak od strony życiowej za osiągnięcia sportowe, no bo jednak też miał tą karierę sportową, czy cenisz go też jako sportowca? Bo wiadomo, że jakieś tam przepychanki słowne, pojawia się jakaś taka zła atmosfera, ale czy cenisz go jako sportowca? Wiesz co, tak jak wspominałem, no Marcin Najman jest dla mnie takim sportowcem jak Karol Strasburger żartownisiem, no. Te jego, no słuchaj, no może kiedyś toczył jakiś rzeczywiście ten pojedynek z Saletą, nawet go oglądałem, pamiętam, i rzeczywiście wygrywał ten pojedynek, ściągnęli go tam też z tego dosiadu, no gdzie Marcin Saleta jest świetnym zawodnikiem, był, miał wiele świetnych osiągnięć, więc no kurde, no wszystko się może zawsze wydarzyć i... Ale później, no co, to było dawno, to było kupę lat temu, a ostatnie swoje pojedynki Marcin no, nie pokazał się ze strony sportowej, bo który sportowiec, który zawodnik rezygnuje w pierwszej rundzie po 30 sekundach, gdzie przyjmuje dwa ciosy i on nie chce walczyć, no to troszeczkę jest takie no, niegodne sportowca, nie? Dlatego ciężko mi go nazywać sportowcem. Okej, a czy ty nazywasz siebie sportowcem? Czujesz się sportowcem? Tak, ja ciężko trenuję z najlepszymi, trzymam się diety, nie imprezuję, mam wiele wyrzeczeń, także uważam się jak najbardziej za sportowca. Ostatni mój pojedynek też, powiem szczerze, myślałem, na początku tam trener mówi, a to tam, bo miałem rok przerwy po kontuzji, to też była dla mnie ważna walka, jednak rok przerwy robi swoje. A wygrałem ciężki pojedynek z bardzo doświadczonym amatorsko zawodnikiem, gdzie z początku tam padło jakieś kilka walk amatorskich, tam na powrót będzie dla ciebie dobry, a ja tam dowiedziałem się na konferencji, że przeciwnik ma 40 walk amatorskich, z czego 33 wygrane. Nie? Mówię, no nieźle, ale z drugiej strony też się ucieszyłem, że to... To były walki full contact? Tak, full contact. Też ucieszyłem się, że to będzie dla mnie jakieś mocne wyzwanie, no i cieszę się, że wygrałem ten pojedynek. Mhm.